Cześć, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, subskrybujcie, wbijajcie na Instagrama, wiecie jak to wszystko działa, mam wrażenie, że nie muszę się już wypowiadać, ale po prostu wiecie, regułka musi być, więc wbijajcie wszędzie, zapraszam Was bardzo cieplutko. Okej, dzisiaj przychodzimy z filmem, który jest przez Was myślę dość wyczekiwany. Ostatnio zrobiłem film o kontrowaniu i bardzo Wam dziękuję i jestem bardzo zadowolony, że Wam się podobał. Bardzo miło go przyjęliście, także dzisiaj przychodzimy od razu już z drugim tematem. Czyli z drappingiem. Co to w ogóle jest ten drapping? Drapping to jest, tak jak powiedziałem w ostatnim filmie, nic innego jak najprościej powiedziane konturowanie różem. Czyli po prostu nadawanie twarzy struktury, więcej jakby takiego, wiecie, bardziej zdefiniowanego looku właśnie poprzez róż. Ale dlaczego akurat drapping? Według mnie drapping jest super dla osób, które cenią sobie taki minimalistyczny makijaż, bardzo taki młodzieńczy look, bardzo świeży, bardzo taki wręcz powiedziałbym trochę modernistyczny, taki wiecie, takie podejście bardziej nowoczesne do makijażu, takiego właśnie świeżego, lekkiego. Także róż jest fajną opcją właśnie, żeby taki efekt osiągnąć w bardzo łatwy sposób. Natomiast jak tym różem się konturować? O tym za chwilę. W ostatnim odcinku bardzo spodobała Wam się też historia makijażu, z czego jestem jeszcze bardziej zadowolony. Dzisiaj niestety nie ma aż takiej długiej historii, bo trochę to konturowanie nadal można podpiąć pod tamtą historię. Natomiast jeżeli chodzi o drapping, to jest to technika, która wywodzi się z lat 60., 70., natomiast bardziej tych 70. I jest to technika spopularyzowana przez Way Bundy, czyli wizażystę, makijażystę bardzo popularnego w tamtych czasach na tym tle modowym, czyli na tym tle od wszystkich sesji zdjęciowych, takich editorialów, wszystkich okładek. Pracował z Cher, z kim jeszcze pracował? Z Dianą Ross. Także ogólnie fajny wizażysta, fajna postać, fajna sylwetka, myślę, że możecie sobie go bardziej wygooglować. Także Way Bundy się nazywa. Postaram się Wam podlinkować o nim jakiś artykuł pod spodem. Napisał dwie książki. I to był tak naprawdę pierwszy człowiek, który uczył kobiety, ale nie tylko, bo i facetów, jak konturować się, nie patrząc, tak jak w przypadku było to Max Factora chociażby, nie patrząc się na Wasz kształt twarzy, a bardziej konturując się ze względu na Waszą jakby unikatowość i to, jakie te Wasze rysy twarzy są, a niekoniecznie, wiecie, to było takie dążenie właśnie do tego na tamte czasy wyidealizowanego okręgu, do którego po prostu każdy chciał mieć okrągłą buzię. Way Bundy właśnie wypromował ten taki styl tego, że pracuj z tym, co masz, i będzie super. I to jest bardzo fajne, bardzo mi leży gdzieś tam ta ideologia i sam zresztą staram się tak robić makijaż. Okej, zanim przejdziemy do tutoriali, ważne jest poruszyć temat, czym w ogóle zrobić ten drapping, bo pokażę Wam dzisiaj trzy opcje. Po prostu wybrałem sobie opcję objętościową, opcję liftingującą i opcję taką konturującą bardziej. Czyli trzy opcje jakby nałożenia tego różu w strategicznych miejscach na twarzy, żeby wydobyć poszczególne, żeby po prostu uzyskać jakby zadowalający Was efekt. Więc one będą troszeczkę różne, oczywiście można to mieszać. Nakładajcie ten róż jak chcecie, możecie dołożyć do tego bronzer czy rozświetlacz. To dzisiaj skupiamy się tylko na różu, natomiast pamiętajcie, możecie do tego dołożyć wszystko inne, co chcecie. Jeżeli chodzi o produkty, jakich ja polecam używać. Oczywiście dzisiaj skupiłem się bardziej na produktach pudrze, dlatego że na ostatnim filmie zdecydowanie więcej pracowałem na tych w kremie, a to też dlatego, że wiem, że w Polsce produkty kremowe, jeżeli chodzi o róże, nie są zbyt popularne i też nie są zbyt dostępne. Więc nawet jeżeli ja bym Wam polecił moje ulubione róże z ColourPop, to wiem, że w Polsce nie udało mi się znaleźć jeszcze żadnego zamiennika, ba, nawet nie udało mi się znaleźć żadnego różu w kremie, który byłby jakoś tam łatwo dostępny i byłby całkiem spoko. Także dzisiaj zdecydowanie skupiamy się na tych produktach w kamieniu. Natomiast jeżeli chodzi o kolory, jeżeli macie jaśniejszą karnację, to polecam Wam wybierać te róże bardziej brzoskwiniowe, bardziej różowe, może trochę bardziej neutralne w swoim kolorze, jeżeli się boicie. Natomiast jeżeli macie
coraz ciemniejszą tak naprawdę karnację, wtedy sięgajcie po te bardziej intensywne, takie mocne kolory, pomarańcze, czerwienie, mocne fuksje. To będzie fajnie komplementowało takie bardzo, bardzo już ciemne, ciemne kolory skóry. Natomiast jeżeli jesteście właśnie po tej jasnej stronie, takiej bardziej słowiańskiej, to polecam właśnie sięgać po te delikatne róże, takie złamane właśnie brzoskwinią, czy takie bardzo brzoskwiniowe róże. To po prostu bardzo ładnie będzie działało z waszą karnacją. Natomiast oczywiście, jeżeli jesteście jak Władek i też lubicie, wiecie, mieć wiśniowy róż, który jest prawie czerwony na całej twarzy, to czemu nie? Tak? To tylko makijaż. Dlaczego nie bronzer? Bo możecie się o to zapytać. Róż ma to do siebie, że on zawsze wygląda fajnie i świeżo. On zawsze wygląda bardzo młodzieńczo, nie wygląda za ciężko, więc draping to jest idealna technika, żeby używać jej na co dzień, w takim makijażu dziennym. Fajnie jest się wykonturować, natomiast to wygląda fajnie wieczorami, fajnie wygląda na jakieś większe wyjścia. Natomiast na co dzień spróbujcie sobie nałożyć po prostu głównie róże. Nawet jeżeli nie macie takiego bardziej neutralnego odcienia różu, to pomieszajcie sobie róż, wasz ulubiony, delikatnie z bronzerem czy pudrem do konturowania. Zróbcie taką mieszankę 1:1 i to wam posłuży za taki właśnie puder neutralny, pędzel. Myślę, że nie zrobiłem takiego podpunktu w ostatnim filmie, natomiast też się o tym gdzieś tam wypowiedziałem. Oczywiście, fajne będą wszystkie pędzle, te takie ścięte, ja je bardzo lubię, fajnie one nakładają róż i po prostu są bardzo przyjemne, tak, bo tutaj fajnie wszystko nam wchodzi. Natomiast ja zdecydowanie polecałbym wam takie pędzle, które są nawet tego kształtu. One mogą być nawet ścięte, nie ma problemu. Natomiast które są troszeczkę luźniejsze, które mają trochę mniej włosów, mają po prostu mniejszy nacisk na skórę, bo chociażby jak ten pędzel, zobaczcie, to jest pędzel z Hebe F02, super pędzel. Tutaj mam pędzel z BH Cosmetics, to jest trójka z jakiegoś zestawu, a to jest Hulu P18, tylko ten jest już dużo, dużo bardziej zbity. Więc zdecydowanie polecam wam te takie luźne pędzle, którymi fajnie ten produkt nałożycie bez zrobienia sobie plamy, bo większość róży jest mocno napigmentowana. I nawet jeżeli nie są, to te pędzle potrafią nabrać taką ilość produktu, że bardzo łatwo jest sobie nałożyć i zrobić ups. Więc zdecydowanie polecam wam te takie luźniejsze pędzle, dzięki którym będziecie mogli sobie ten produkt budować delikatnie od takiej cienkiej warstwy. I to też wam polecam właśnie w aplikacji. Nakładajcie po prostu cienkie warstwy, sprawdzajcie jak to wygląda. Jeżeli chcecie więcej, dołóżcie. Nie nakładajcie od razu masy produktu, no bo to jest zupełnie bez sensu. Trzy techniki, czyli jak powiedziałem, objętość, lifting i kontur, czyli trzy techniki, które sobie dzisiaj wybrałem i które stwierdziłem, że też są takie najbardziej, myślę, użytkowe dla was. Pierwszą techniką, od której zaczniemy, będzie technika objętościowa. Tutaj oczywiście chodzi o to, żeby tą naszą twarz wypchnąć mocno do przodu. Jeżeli macie taką bardziej puciatą twarz, wiecie, tak bardziej pulpetik, to ona będzie fajnie dla was działała. Jeżeli chcecie oczywiście podkreślić tą waszą taką okrągłość tej buzi. Natomiast jeżeli macie bardzo taką ostrą twarz, o ostrych rysach, to też będzie fajna technika, żeby tą twarz troszeczkę złagodzić. Co robimy? Oczywiście bierzemy róż. Fajnie tutaj będzie się sprawdzać albo jeden kolor, albo dwa kolory. Więc możecie najpierw nałożyć taki bazowy, jak ja, bardziej matowo-satynowy róż na uśmiechnięte policzki, na sam środek tutaj tych takich jabłuszek, jak to się mówi, czyli tutaj te apples of the cheek, nakładamy ten róż na tą najbardziej wystającą twarz. To nam da fajny efekt i tak jak ja zrobiłem, nałożyłem najpierw róż w takiej wersji właśnie satynowo-matowej i na to nałożyłem taki, nie powiedziałbym, że to jest róż, to jest bardziej różowy rozświetlacz, żeby jeszcze bardziej podbić ten efekt i żeby on był jeszcze taki bardziej, wiecie, świeży, taki błyszczący. Także to jest pierwsza technika. I tak jak mówię, ona będzie pasować tak na dobrą sprawę każdemu. Możecie ją trochę przesunąć bardziej do tyłu twarzy, nie tak bardzo na przodzie. Wtedy ona fajnie te policzki uniesie, da taki, wiecie, też w jakiś sposób lifting tej twarzy. I wszystko będzie... Myślę, że to jest też taki najbardziej... właśnie taki fresh, young look, wiecie, żeby się tak odmłodzić. To najbardziej da wam ten taki właśnie odmłodzony efekt. Druga technika to lifting twarzy. Jeżeli chodzi o tę technikę, to tutaj skupiamy się na mocnym zaznaczeniu i to nie jest konturowanie. To jest zaznaczenie, podkreślenie
policzków, a raczej kości policzkowych, jak i skroni. Skupiłem się na tych dwóch miejscach, bo myślę, że one są najbardziej strategiczne. Zawsze możecie tego różu też użyć na nosie, na szyi, to będzie fajnie wyglądało. Natomiast co robimy? Tutaj polecam już użyć dwóch kolorów i polecam się zaopatrzyć w taki chłodniejszy róż, bardziej taki, powiedziałbym, neutralny. Może neutralny to będzie idealny złoty środek, który nie jest ani różowy, ani jakoś bardzo brzoskwiniowy, który jest taki, wiecie, bardzo mocno przygaszony. Jest prawie że brązowy, ale to nadal jest róż. Na pewno dużo takich znajdziecie. I ten róż nakładam sobie pod kości policzkowe. Dokładnie w to miejsce, w które nałożyłbym puder do konturowania. Czyli jakby delikatnie się konturuję. I znowu delikatnie przeciągam ten puder do góry twarzy. Tak, czyli znowu nie chcę tego wszystkiego ściągnąć w dół, o tym już mówiliśmy w ostatnim filmie. Wszystko idzie do góry. Na to delikatnie już tutaj bardziej na moje policzki, natomiast nadal wzdłuż, trzymam się tej takiej prostej linii wzdłuż kości policzkowej, nakładam róż, który po prostu mi pasuje, tak? Czyli albo jakąś brzoskwinię, albo coś bardziej różowego. To, na co mam ochotę, to w czym się czuję dobrze. Dalej nakładam ten produkt również na skronie i tutaj już mieszam dwa te kolory, które nałożyłem wcześniej na policzki, po prostu, żeby sobie ułatwić i też usprawnić pracę. Nakładam to najpierw dużym pędzlem, zaczynam od jakby powieki górnej i wyciągam tak naprawdę ten produkt aż do końca skroni. Aż tutaj mam ten produkt, on mi się dopiero tutaj kończy i to nam robi taki właśnie fajny lifting twarzy, jakby wszystko się podnosi do góry. Ważną rzeczą jest to, żeby tutaj tą przestrzeń, gdzie kończy nam się to konturowanie różem, policzka i gdzie zaczyna się konturowanie skroni, ważne jest, żeby tą przestrzeń zostawić czystą. Co to nam zrobi? To nam tutaj wypchnie to do góry, no a to oczywiście będzie bardziej wklęsłe. Także jak najbardziej starajcie się z tą drugą techniką utrzymywać te produkty dosyć nisko i dosyć blisko siebie przy waszych kościach policzkowych i po prostu zostawcie tutaj jak największą przestrzeń, żeby tą twarz, tak wiecie, ściągnąć do tyłu. To będzie technika, która będzie idealna znowu dla każdego. Tak naprawdę wszystkie te techniki są bardzo uniwersalne, natomiast ona super będzie wyglądała właśnie, jeżeli macie mocniej zaznaczone kości policzkowe lub jeżeli chcecie je sobie mocniej zaznaczyć, uwydatnić. Znowu wygląda to fajnie, świeżo. Trzecia technika to ta, w której zostałem, czyli najbardziej, myślę, taka, nie chcę mówić zaawansowana, ale najbardziej wymagająca, najwięcej zawiera kroków i tak naprawdę jest to technika, dzięki której delikatnie wykonturujecie swoją twarz, czyli zrobicie taki look bardzo zbliżony do tego normalnego, który my znamy z konturu, różu i rozświetlacza. To będzie coś bardzo podobnego, więc znowu mamy tutaj tak naprawdę to samo, co robiliśmy w kroku poprzednim, czyli cały ten lifting, tak? Delikatnie konturujemy nasze kości policzkowe różem, natomiast tutaj już możemy to zrobić delikatnie ciężej, tak? Chcemy je wydobyć, chcemy je bardzo mocno zaznaczyć, więc tutaj już się nie oszczędzamy z produktem i oczywiście nakładamy znowu produkt wyżej na policzki. Tutaj już możecie pomieszać te dwie techniki poprzednie, nałożyć jeszcze bardziej więcej rozświetlacza na uśmiechnięte policzki, żeby jeszcze bardziej tą twarz podnieść i tak zdefiniować. Oczywiście skronie też są fajnym miejscem, żeby tutaj zaznaczyć, jeżeli to lubicie. I w tym momencie możemy też zaznaczyć sobie tym pudrem bardziej neutralnym. Jak nie macie, powtarzam, możecie użyć bronzera pomieszanego z różem. Zaznaczyć sobie tutaj czoło. Możecie je wykonturować, możecie delikatnie wykonturować nos. Natomiast z różem ja polecam po prostu przejechać po grzbiecie i tutaj po samym spodzie, po czubku. To będzie fajnie tak skracało ten nos, optycznie go troszeczkę zmniejszy. I fajnie jest też tym bardziej neutralnym różem przejechać po naszej szczęce, jeżeli chcecie ją delikatnie zaznaczyć. Ja też lubię przejeżdżać po szyi, żeby zaznaczyć jeszcze bardziej ten rejon i żeby też to wszystko wydawało się takie dosyć spójne, bo nie chcemy, żeby, wiecie, tutaj było mega różowo, a tutaj na przykład bardzo żółto. To by nie wyglądało fajnie, nie? Bardzo ważną rzeczą przy nakładaniu różu i w ogóle przy konturowaniu jest blendowanie. Blendowanie, blendowanie i jeszcze raz blendowanie. Pamiętajcie o tym, żeby mocno te produkty rozetrzeć, więc polecam Wam nawet sięgać po takie duże pędzle, żeby na sam koniec ten róż jeszcze bardziej rozproszyć po tej twarzy. Możecie też używać gąbki, której używacie do makijażu i po prostu jeszcze mocniej je wklepać w tą skórę. Po prostu, zwłaszcza przy różu mam wrażenie, nie chcemy tych ostrych linii. Chcemy, żeby to wszystko było bardzo mocno wtopione w skórę. Bardzo takie
jednolite. Nie chcemy widzieć, gdzie to się odcina. Chcemy, żeby to delikatnie nas podkreślało, a nie żeby było widać, że mamy nawalone tonę różu pod kością policzkową. Nie na tym to polega. Chcemy, żeby to wszystko miało ładne, gładkie przejście. No i co? To by było na tyle. Tak naprawdę to są wszystkie tajemnice, jeżeli chodzi o draping, czyli kontrowanie różem. Koniecznie dajcie znać, czego się nauczyliście dzisiaj i czy pomogłem, bo to jest dla mnie bardzo ważne. W ostatnim filmie daliście bardzo duży odzew, więc mam nadzieję, że w tym filmie, pod tym filmem też dacie tak duży odzew. Koniecznie piszcie mi, czy ta technika jest dla Was interesująca i czy ją przetestujecie. A jeżeli tak, pamiętajcie, żeby tagować mnie na Instagramie, czy na Instastories. Będę zaszczycony, żeby zobaczyć Wasze piękne makijaże właśnie z tą techniką. Jeżeli zrobicie też z kontrowaniem, oznaczajcie mnie wszędzie. Z przyjemnością Was pooglądam, zobaczę, co tam ciekawego tworzycie. Także tak, następny odcinek będzie o strobingu, także bądźcie, czekajcie, bo to jest jeszcze inna technika. Było już glass skin, to jest trochę co innego w dalszym ciągu. Także porozmawiamy sobie też jeszcze o właśnie tej technice strobingowej i to będzie taka nasza krótka, trzyodcinkowa seria o konturowaniu. Ja tymczasem spadam, widzimy się już w następnym filmie, trzymajcie się ciepło, buziaki.